MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściwujewski, Adrian Polak. Siema. Siema. Słuchaj, Adrian, musimy wywiad nagrywać drugi raz. Tak. Też mała informacja do was, ponieważ słuchajcie, wydarzyło się tak dużo na Cage'u, że tamten wywiad był po prostu nieaktualny. I zaczniemy od razu od sprawy Arka Tańculi. Stary, tak bardzo mocny telefon. Po pierwsze, to organizacja zadzwoniła do ciebie, czy to ty chciałeś go wykonać? To organizacja zadzwoniła do mnie, bo on się wypowiadał o mnie. No. Zaczepił mnie. No. No i został wykonany do mnie telefon. Ja w ogóle wtedy byłem chyba w Biedronce. Ludzie mi podsyłają, co on gada. Ja już nabuzowany, dostałem telefon, czy chcę zadzwonić. Mówię, no jasne, że tak. Ty w ogóle słyszałeś, co ten skwarek pierdoli? Stary, to jest dla mnie ista hipokryzja. Rzymianin, bo ja na niego dzisiaj, od dzisiaj mówię na niego spalony Rzymianin. Chciałem mówić Cygan, ale wtedy obrażałbym niektórych Cyganów, więc postanowiłem, no, że to będzie spalony Rzymianin. Rzymianinów tym nie obrażasz. Myślę, że Rzymianinów nie, bo wszyscy wyginęli. Okay. Słuchaj. To jest taka istna abstrakcja. Gość, co pierdoli, to jest taki obrońca uciśnionych. Gada coś, że szuka osób na Instagramie, których ludzie aktualnie nie lubią. Wyszukał, wiesz, i stara się postawić w tej formie obrońców uciśnionych. Wiesz, jak ktoś jest obrażany, on nagle się wtedy pojawia, to wtedy ci ludzie, którzy nie lubią danej osoby, idą do niego. I wiesz, szuka sobie łatwej walki i myśli, że taki mały Polaczek, co, nic nie zrobi, no to się kurwa zdziwi, nie? Bo właśnie taki mały Polaczek pokaże mu, gdzie jest jego miejsce i tą jego matrycę marzeń szybciutko zniszczę i zamiast do KSW pójdzie do KFC. Słuchaj, a ty byłeś zaskoczony w ogóle tym, bo to chyba był pierwszy wywiad dla TV reklamy, kiedy on wypowiedział się na twój temat. Ty byłeś zaskoczony, że on wymienił ciebie jako osobę, której, no jednej z osób, której bardzo nie lubi. No tak, no stary, no jeszcze kurde, ile bym... On mówi, że kilka lat temu to było, no jeszcze przypominam sobie, że nie całe, no z pół roku temu, nawet nie minął rok, pokazywałem to na Instagramie swoim. On normalnie ze mną gadał, podchodził, podawał rękę, robił interakcję. No ja traktuję kogoś takiego, no to wydaje mi się, że mógłbym nazwać wtedy kolegą kogoś takiego, kto podchodzi, zbija rękę, uśmiecha się do mnie, wiesz, gadamy też poza kamerami. Ja mógłbym nazwać go wtedy kolegą. A no, mnie totalnie to zaszokowało. No, jak widać, no, że Rzymianin po prostu nie ma na siebie pomysłu. Wiesz, szuka na siłę jakiejś walki i pomyślał sobie, kurwa, tego Polaka nie lubią. Ja jestem osobą, która nigdy nie gryzie się w język. Jedni mnie za to uwielbiają, inni za to nienawidzą. No i wiecie, on zauważył, że po prostu jestem osobą, którą łatwo sprowokować. No, no i ma rację, bo bardzo łatwo mi sprowokować i ja się bardzo szybko odpalam. I myślę, że wiesz, że on sobie będzie tutaj rozdawał karty i po na samym końcu wygra ze mną walkę. No to się kurwa totalnie zdziwi, bo ja jestem osobą, która nie odpuszcza, szczególnie gdy ktoś mnie zaczepi. Jak ktoś mnie nie zaczepia, jest dla mnie miły, to ja jestem, wiesz, w drugą stronę, dwa razy bardziej jestem zajebiście miły, uprzejmy, no ale gdy ktoś pokazuje mi na mnie palcem i tego nie lubimy, no to sorry, ale tutaj ja na sobie na to nie pozwolę totalnie. Gość, no ja wydaje mi się, że w tamtej rozmowie właśnie wypunktowałem go totalnie, bo nie wiedział co powiedzieć, mordo miał jak pies zamkniętą i jedyne co do mnie powiedział, nie chce mi się z tobą gadać. A potem jakieś są wywiady, to znowu mnie obraża. Wiesz co najbardziej mnie wkurwiło? To było u mnie, tak. Zaraz się dopytam o to. A wiesz co mnie najbardziej wkurwiło? To, że w jakimś wywiadzie nazwał mi pizdą, może mnie nie lubić, może gadać, że zrobiłem to, to i tamto, ale nikt nie nazywa mnie pizdą, bo pizdą nie jestem i ja sobie na to nie pozwolę. No, a jeżeli chodzi o resztę wywiadów, to nie słuchałem ani nie oglądałem, jestem totalnie w temacie. Mój menadżer tylko powiedział, że gada na mnie na każdym wywiadzie. I tylko tyle, co wiem. Nie zagłębiałem się w to dalej. No, to, co miał powiedzieć, to powiedział, nic więcej raczej nie powie. No, jestem ciekawy performance'u na... jak będzie konferencja, ale muszę powiedzieć jedną najważniejszą rzecz, żeby w ogóle do tej walki doszło, to Rzymianin musi wygrać z moim Giermkiem, Kłamadeuszem, no bo bez tego to jaki jest sens, no ten ode mnie już 4 razy w pizdę dostał, no to jak przegra z Kłamadeuszem, no to ta walka nie będzie miała totalnie sensu, więc Arek, postaraj się, wygraj najpierw Kłamadim, a potem dostaniesz tą walkę, nie ma problemu, ja ci bardzo chętnie w pierdol spuszczę. Słuchaj, podobno wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, czyli wróg Amadeusza, to jest aktualnie Arek Tańcula i twój, czyli to jest twój przyjaciel. No tak, ale wydaje mi się, że
jeżeli chodzi o wrogość do Kłamadeusza, to jest kilka levelów wyżej. Tak. Jeszcze Arek musi sobie zapracować na tą pozycję mojego największego wroga. Ale Arek na Kejdżu powiedział, że ty z Amadeuszem sobie to wszystko ustaliliście i sobie obgadywaliście to, co macie mówić. Jak ty skomentujesz te słowa? On z Murejskimi również wszystko ustawił. Tak skomentuję. Tyle. Tyle. Ale zaskoczony byłeś tym właśnie, że on tak powiedział? Wy w ogóle kiedykolwiek razem z Amadeuszem siedzieliście gdzieś na backstage'u? Nie. No, ja sobie nie przypominam, wiesz, jak są odprawy czy coś, no to wiadomo, że gdzieś stoimy gdzieś niedaleko siebie i tak dalej, no. Ale nigdy nie było czegoś takiego, że z nim się przytulałem czy cokolwiek. Raz mieliśmy przez chwilę dobry okres i po naszej, tam się w miarę dogadaliśmy. No, po nokaucie wtedy, tak, nie? Tak. Wtedy jakoś tam w miarę się rozmawialiśmy ze sobą, ale to długo nie trwało i to był jedyny, i ja nawet tego nie ukrywałem w żaden sposób. Ale to był jedyny okres, to był naprawdę dawno temu, 2020 rok, nawet pamiętam dokładnie, wrzesień, październik to był okres. A tak to nie było nigdy takiego miejsca, no wiesz, no mówię, no gość, to ja mogę sobie powiedzieć to samo, no ja nieraz widziałem, jak on stał obok Murańskich i wywiady mieli obok siebie dosłownie. Bok w bok. Wtedy no, jakoś nie chciał ich bić i nie chcieli, wiesz, nie mieli nic do siebie. No zwykła szybowina. Słuchaj, a jakbyś miał typować pojedynek Amadeusza z Tańculą? Ja, wiesz, że zastanawiałem się naprawdę na tym. I mam tutaj wielką niewiadomą. Nie wiem, bo z jednej strony mamy kłodę, zwykłą belkę, Tańculę. Z drugiej mamy, kurwa, cepiarza, ale za to z wielką siłą, nie wiem. Dla mnie to jest wielka niewiadoma. Myślę, że obydwoje przegrają ze sobą. Po prostu jednocześnie, nie, no jak? Jednocześnie przegrają. Ten zdechnie z tlenu, a ten drugi się sam znokautuje cepami. No tak mi się wydaje. A Arek byłby dla ciebie wyzwaniem? No jasne, że tak. Ja uważam, że jest to wyzwanie, ale no... Podobnie z kłodą. I tak, no ale kłoda, no a Amadeusz jest cepiarzem, a też uważam go za wyzwanie. Słuchaj, ja każdego uważam za wyzwanie, ja do każdego się przygotowuję jak do mistrza świata. Ja nigdy nikogo nie olewałem. Rudego, co uważałem tylko za, kurwa, gila z nosa, którego da się pstryknąć, też się zajebiście przygotowałem. Mimo, że miałem mega kontuzję kolana w tamtym okresie czasu, przygotowywałem się do niego najlepiej, jak tylko potrafiłem. Ja naprawdę, czekam na moment, kiedy wszyscy to w końcu zrozumieją, że ja do tego sportu podchodzę, to jest moje życie. Jak ja nie mam walki, mi się nie chce żyć. To jest dla mnie cały mój świat, rozumiesz? Ja temu poświęciłem całe swoje życie. I można zarzucić bardzo dużo rzeczy. Bardzo wiele błędów popełniłem w życiu, ale jeśli chodzi o ten sport, przykładam się do tego, kurwa, całościowo. Słuchaj, Adi, też jest taka sprawa, bo ty ogólnie, no nie oszukujmy się, taką aktualnie postacią lubianą w internecie jesteś średnio, tak delikatnie mówiąc, no, ale słuchaj, ale po tym telefonie ludzie widzieli nawet twoją stronę. Ty widziałeś ten feedback po tym kajdżu? Nie, ale słuchaj, ja już jestem przyzwyczajony do tego, że u mnie jest tak, ludzie mnie kochają, po czym nagle mnie nienawidzą, znowu mnie kochają. Ja miałem już chyba 5 razy taką sinusoidę w życiu, nawet 6. Podczas kariery w MMA, że byłem uwielbiany, byłem nienawidzony, uwielbiany, nienawidzony i to jest tak góra, dół, góra, dół, góra, dół. Ty nie możesz zrobić nic. Ja widzisz, ja nie planowałem kompletnie tego i teraz mówisz, nie wiem, bo totalnie się w to nie zagłębiałem, ja już od dłuższego czasu nie siedzę w ogóle w internecie. Ja tak śledzę z Twittera, no nie? Okay. Bardzo mi miło, że tak mówisz, bardzo wam dziękuję, ludzie. I widzisz, wiesz, i to jest tak, że zawsze gdy się staram, żeby mnie ludzie lubili, to wychodzi na odwrót. Teraz miałem to totalnie gdzieś, wyraziłem po prostu swoje emocje i byłem totalnie szczery podczas tej rozmowy i mówisz, że teraz jest dobry feedback. Znaczy po tamtej sytuacji, nie mówię tak, ogólnie, no tak, nie? Tak, no, ja też mówię tak, o tej tak. Sytuacji. Dobra, słuchaj, jedziemy dalej. Walka z Szymolem. Robiliśmy wywiad, mówiłeś, że będzie w tym roku walka z Szymolem. Jak to wygląda na ten moment? Nie wiem, jak zacząć tę rozmowę o nim. Najpierw nazwę go śmieciem. Zwykły śmieć, bo taki przedmiot mu się należy. Także, jeżeli chodzi o tego zwykłego śmiecia, gość robił wszystko, żeby do tej walki nie doszło. Naprawdę, ja zgodziłem się na wiele. Jest ode mnie większy. Zgodziłem się na walkę open. Nie ma problemu, masz to. Czyli wy propozycje dostaliście, tak, walki? Tak, kilkukrotnie. Ta walka miała się odbyć po marcu tamtego roku, po walce z Ferrarim, jakoś maj. Okay. On ją przekładał cały czas, bo musiał się przygotowywać. Cały czas ją przekładał, wymyślał nowe warunki, to, kasa, wiesz. Cały czas coś, ja stary już był pewien moment, że ja chciałem zrezygnować z części gaży na jego korzyść. Okay. Żeby przekazać mu część gaży, bo chciał tyle kasy, że federacja powiedziała, że nie ten. Mówię, dobra, nie ma problemu, ja oddam mu część swojej. No. Żeby miał tyle, co chciał.
dalej coś wymyślał, wiesz, przekładał, wymyślał, walka w kiślu, walka w boksie, walka w dupie, wiesz, doszło do tego momentu, że był w psychiatryku, kurwa, wyszedł, mówi, że nie, że on teraz nie jest w stanie psychicznym i że znowu, wiesz... Ale to trzeba zrozumieć, słuchaj. No. Stary, ale on to już od dawna, on to już od dawna przekładał, on wymyślał wszystko, to jest kolejna z jego wymówek po prostu na liście. Tylko po prostu, wiesz, wcześniej żadna wymówka nie była... wcześniej też myśleliśmy, dobra, tutaj niech się przygotuje, to. Teraz już nawet Rafał Pasterek się powiedział, że się poddajemy. Złodziej, parszywy oszust i śmieć nie dostanie ode mnie walki, ta walka się nie odbędzie, bo on tej walki po prostu nie chciał. Jak ktoś tej walki nie chce, no to do nich nie dojdzie, no bo nie wiadomo, co będziemy chcieli zrobić, to do tej walki nie dojdzie. On ma kontrakt podpisany, więc z jakiejś tam strony powinien walkę odbyć, no ale to co, weźmy sobie połamie specjalnie tydzień czy dwa tygodnie przed walką paluszek i wtedy co, ja mam stracony czas na przygotowania, nerwy, stres, no po co to? Widać, że gość tej walki nie chce, także no, był odważny obrażać mnie w internecie, taki był mocny, suma summarum widzowie, ja też tej walki chciałem mu spuścić w pierdol, stary, to miała być masakra, to ja ci mogę teraz, skoro tej walki już nie będzie, mogę ci powiedzieć, co miałem zrobić. To miała być walka z widownią, miałem go kurwa z... Miałem go lać, miałem wstawać, podburzać widownię, pytać, czy chcecie? Mieli ludzie krzyczeć, miałem go lać, pytać jeszcze raz, chcecie mocniej? Tak, pum! Naprawdę, to miała być... Pierwszy raz, mówiłem to na wywiadach, pierwszy raz w historii miała to być walka, gra z widownią. Nawet u ciebie to chyba to mówiłem, że to ma być gra z widownią. No, nie wiem. I to miałem właśnie na... Tak, tak? U ciebie, tak, po tak? walce z Tajlandii, tak, u ciebie to było. Teraz już pamiętam, bo nikomu innemu w sumie wywiadów nie dałem. A wtedy co jadłeś awokado. Tak, dokładnie tak, wtedy co jadłem awokado. I stary, no, to miało być naprawdę piękne show. I wiesz, on nagle wymyślał, że to musi być boks. No nie, to miało być to show, to miało być MMA, na żadne inne się nie wymyślałem. Wiesz, cały czas coś wymyślał, żeby tylko nie doszło do tej walki. Mielibyście naprawdę piękne widowisko, bardzo szkoda, że do tego nie dojdzie. Nie będzie walki ze Szczochem, już się rozgadałem. No właśnie, to słuchaj, jakbym pewnie teraz sprawdził ci tętno, to byłoby bardzo jest wysokie. Stary, to jest gość, który potrafi mnie też odpalić. Jest stary jeszcze jedna osoba, być może z którą chciałbyś zawalczyć w tym świecie flików? Jest jedna osoba. Marcin Dubiel, naprawdę. Chciałem bardzo mega walki z Marcinem Dubielem. Dubiel? Jakoś, tak, Marcin Dubiel. Słuchaj, ja uważam, że ostatni czas, jaki się pokazywał przed walką z Filipkiem, był naprawdę dobry. Ja zawsze myślałem, że wy jesteście z takiej tej bardziej jednej ekipy. Ale ja to nie jest tak, że ja go nie lubię. Dlaczego? No. Nie. Ja bardziej go darzę sympatią niż nienawiścią. Bardziej bym to w tą stronę poszedł. Ja po prostu uważam, że Marcin jest ostatnio bardzo dobrze się pokazywał i ja po prostu chciałem go sprawdzić, tylko że ja już o tą walkę zabiegałem już dawno temu, ja już z nim rozmawiałem ponad rok temu. Ej, robimy tą walkę, on mówił, że jasne, że jest na tak, spytam trenera, trener też był na atak. Po czym nagle wyszło to coś innego, że z kimś innym miał walkę, widzisz. No, widocznie Fame MMA nie chce zaprzepaścić tej jego pasy wygranych, bo te dziesięciolatki by się spłakały, no wiadomo, że ja jestem konkretnym wyzwaniem i ze mną sobie by nie poradził, no i po prostu nie chcą dopuścić do tej walki. Albo mają do niego inny plan. Stary, no jakie inne plany? Walki z Filipkiem? No znaczy, wiesz, on akurat na Fame Friday miał walczyć jeszcze z kimś innym. Ja mogłem skoczyć, nie bo tam było bardzo dużo innych, okay, wiesz, tam propozycji. A Filipek jest z Wrocławia. Jasne, ja to rozumiem. Spoko, ja bym dojechał z Warszawy do Wrocławia. Nie mam jeszcze problemu. Stary, on już o tej walce bardzo długo wie. Także powinienem być jako pierwszy na... Pokonałbyś go? Słuchaj, powiem ci szczerze. Nie wiem tego nie mówić, rozmawialiśmy o tym przed chwilą. No. Jeżeli ludzie nie lubicie mnie, doprowadźcie do tej walki. Jestem w stanie obiecać, że jeżeli przegrasz z Marcinem Dubielem, kończę swoją karierę. O, stary. Także myślę, że ludzie, którzy mnie nie lubią, no, są w stanie doprowadzić, żeby taka walka. No myślę, że będzie, stary, ankieta, naprawdę bardzo dużo będzie głosów na tak. Serio? Tak. No to słuchajcie, no to rękawice zostały rzucone. Zobaczymy, co da to Marcin Dubiel, ale bardzo mocne zapewnienie. Przemyśl to jeszcze. I stary, ja właśnie często... Nie wiem, czy zauważyłeś, w mojej karierze wszystko często wygląda tak, że najpierw robię, potem myślę, że często jestem szybszy od rozumu. Ja nigdy nie wycofuję się ze swoich słów i podtrzymuję swoją decyzję. 18.56, zaraz masz trening, powoli będziemy kończyć. Tak. Marcin Dubiel to jest ostatnia osoba, z którą chciałbyś zawalczyć, czy być może ktoś jeszcze ci chodzi po głowie? Znaczy, ktoś jeszcze. Dostałem ostatnio ciekawą propozycję, bardzo mocne nazwisko. Sportowiec, który czynnie uprawia sport. W MMA jest dopiero od kilku lat, jeszcze nie walczył w oktagonie, bardzo głośne nazwisko. Ciekawe, jeszcze nie jest nic pewnego, więc nie będę nic tutaj obiecywał, ale jeżeli ta walka by doszła do skutku, to naprawdę
byłoby ciekawie. Jeszcze chciałem na koniec... To walk, propozycja od Fejmu, czy od jakiejś innej organizacji? Na tym, tak jak powiedziałem, zakończamy temat. Słuchaj, jeszcze na sam koniec w ogóle chciałem podnieść temat, który mnie bardzo bawi. Walki Boxdela z Ferrarim. Zobacz, jakie w ogóle to jest ciekawe. Tutaj mi zarzucają... Ale nie walczą. Ale zobacz, tutaj... No, ale zobacz, tutaj mi zarzucają, że ja miałem ustawione z Ferrarim dymy. No. Między innymi Rzymianin zarzuca. A zobacz, tutaj jak fajnie to wyglądało wszystko. Jeżeli chodzi o Boxdela i Ferrariego. Tutaj się nienawidzili, gryźli się, prawie sobie do mordy skakali. A gdy Kłamady jest potrzebny do promowania walki z Tejculą, 19, tak? Bo to FM 19, to nagle konflikt jest, kurczę, uciszony. Jak to działa, powiedz mi? Mam nadzieję, że nikt nie uwierzył w tę błazenadę. Piękna sprawa. Ja jestem sam ciekawy, jak to też eskaluje później pomiędzy nimi, no nie? Bo ja myślę, że ten pojedynek... Dzisiaj robiłem wywiad z Krzysztofem Rozparą, no i nie wykluczałem tego pojedynku. Być może w przyszłości będzie, nie? Słuchaj, te dymy były po prostu nakręcane pod ich walkę, która się odbędzie. Nie wiem, czy to będzie jakoś koniec września, czy kiedy. Będą mieli tą walkę, tylko na ten moment jest to zapauzowane, bo jest walka Kłamady Tańsula. Po czym zobaczysz, nagle po walce znowu się to obudzi. To, ale wiesz co, wtedy fajnie by było, załóżmy, mieć na panelu jeszcze ciebie. Amadeusz wtedy też walczy grubo. Nie ma problemu. Ogólnie, jeżeli chodzi o postać Boxdela, ja bardzo chętnie bym się z nim sprawdził. On przez całą moją karierę kładł mi kłody pod nogi, rzucił mi ciągle przegranej. A to z Dawidem Malczyńskim, a to z Wiewiórem, a to z Kłamadim, z każdym. No i ja na przekór wygrywałem te walki. Michał ogólnie, ja nie wiem, on ma chyba jakiś kompleks mnie i to jest zauważalne. Nawet Mandzie to fajnie powiedział. Kiedyś tam była jakaś rozmowa, to był Cage czy coś z Boxdelem i Boxdel oczywiście obstawiał walki i obstawił, że przegrał z Patrykosem i fajnie to Mandzie powiedział. Powiem ci szczerze, Michał, wszystko się zmienia w Fame, tylko jedna rzecz się nie zmienia. Ty nigdy nie będziesz za Polakiem, wiesz. I to jest piękna sprawa, także Michał, spróbowałem ci też również walkę wiele razy, mówię, że spoko, zróbmy to, stary, działamy, zrobimy to, nie ma problemu, do załatwienia. Mówi ci to coś? Fajne motto, nikt ci tyle nie da, co Boxdel obieca. Michał, jeżeli chcesz się ze mną sprawdzić, ja cię również zapraszam do Octagonu, myślę, że byłaby to fajna walka i również konferencje bez typy, bo mamy sobie dużo do powiedzenia i wygarnięcia, ale myślę, że Michał jest tylko mocny w mówieniu i obiecankach niż robieniu, także myślę, że to jest też kolejny taki typ, który mogłaby być fajna walka, tylko że też myślę, że tej walki raczej nie dojdzie, bo Michał zwleka z nią. Super, no zobaczymy, jest w coraz lepszej formie, jego, wiesz, widać, że naprawdę się poprawia, że zapierdala, także zobaczymy. Słuchaj, wymieniłeś dzisiaj tylu przeciwników, zobaczymy co będzie, no chyba aktualnie najgłośniejszy konflikt z Arkiem Tańculą. Arek też jest za tym pojedynkiem, w sumie on sam się przyznał, że to on cię wywołał do tablicy, więc on się zgadza na pojedynek, ty się zgadzasz, także... No, mogę mu spuścić pierdol, tylko takie podział, warunek musi z Giermkiem moim wygrać, Kłamadim, no bo bez tego nie ma sensu ta walka, także Arek, Rzymianinie, postaraj się, zabierz broń ze sobą, pokonaj, kurde, Amadeusza i wtedy możemy się napierdalać. Ja jestem bardzo chętny. Dzięki wielkie. Dzięki.